Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddając mu pokłon, o coś go prosiła. On ją zapytał, czego pragniesz? Rzekła mu, powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej stronie. Odpowiadając, Jezus rzekł, nie wiecie, o co prosicie, czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu, możemy. On rzekł do nich, kielich mój pić będziecie, nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których ojciec mój je przygotował. Gdy 10 pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci, a Jezus przywołał ich do siebie i rzekł, wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swoją władzę. Nie tak będzie u was, lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą, a kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Uśmiechnąłem się dzisiaj na modlitwie juczni, kiedy śpiewaliśmy hymn, bo w drugiej zwrotce są takie słowa, posłuchajcie. Śpiewajmy Panu, bo Jego łaskawość daje nam życie w Kościele wzniesionym na mocnej skale 12 wybranych uczniów Jezusa. Słyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii, jakaż to mocna skała. Apostołowie, którzy trzymają się maminej sukienki. I potem, kiedy siostra przełożona modliła się za przyczyną świętego Jakuba o ducha apostolskości dla zgromadzenia, pomyślałem sobie, ależ jest odważna. Kochane siostry, nie jest słowo klucz w tym, że jest mocna skała 12. Słowo klucz jest w słowie łaskawość. Śpiewajmy Panu, bo Jego łaskawość, a potem jest cała reszta, daje nam życie w Kościele wzniesionym na mocnej skale 12 wybranych. Jest taki moment, kiedyś mnie to bardzo uderzyło. Teraz nie chcę cytować dokładnie, bo nie pamiętam, ale chyba 28 rozdział Ewangelii świętego Mateusza, jedno słowo mnie uderzyło. Tam jest taki moment, kiedy Pan Jezus daje swoim uczniom nakaz misyjny, kiedy ich posyła. I tam pada takie słowo, że 11 udaje się w kierunku Galilei. Kiedyś podczas liturgii, kiedy słuchałem tej Ewangelii, bardzo mnie zabolało serce, bo popatrzcie, 11, a więc nie 12. W to słowo 11 wpisana jest pewna prawda o Kościele, o pewnej słabości, o pewnej tendencji do grzechu. Pokazuje to słowo, kim jest, czy czym jest Kościół. Że jest rzeczywistością ludzi zebranych wokół Jezusa, ale ludzi grzesznych, którzy żyją z łaskawości Pana. Jeżeli są posłani, to dlatego, że On tego chce. To dlatego, że On jest mocny. To dlatego, że On posyła. To dlatego, że On kocha, bo przecież ostatecznie chodzi o miłość. Nie wiem, kochane siostry, czy wiecie, ale kiedy patrzymy na życie apostołów, to bardzo często nam się włącza słowo, nawet nie jakaś wspólnota, ale słowo banda. Oni myśleli bardzo często nawet jeden przeciw drugiemu. Tam się nie miało prawa nic udać. Popatrzcie, dzisiaj
mamy tych dwóch apostołów, bo oczywiście Jakub jest bratem Jana. I oni proszą mamusię o to, żeby mamusia przyszła do Jezusa i załatwiła im miejsce po prawej i po lewej stronie. Co to znaczy? Bo nie wiem, czy wiecie, ale Jakub i Jan należeli do pewnej grupy znajomych, można powiedzieć przyjaciół, bo jeszcze do tej grupy należał trzeci, to był Piotr. To było trzech apostołów, których Pan Jezus ze sobą zabierał wszędzie. Nie wszystkich zabierał wszędzie, ale tych trzech oczywiście. I co się dzieje? Jakim apostołem jest Jakub? Bo okazuje się, że on z Janem chcą wysiodłać Piotra. Bo czym jest ich prośba? To ja mam być po prawej i po lewej stronie. Zanim Jezus cokolwiek powie, zanim Jezus cokolwiek pomyśli, oni już wiedzą, kto ma być po prawej i po lewej stronie. Co jest przerażające, kochane siostry, w tej Ewangelii, bo przerażająca jest jedna rzecz, że można być blisko Pana Jezusa. Można należeć do grona ludzi, którzy są naprawdę najbliżej Jezusa i mieć myślenie Jemu przeciwne. I można się z Jezusem mijać. I można myśleć zupełnie nie po Jezusowemu. Żeby nie było tak, że tych dwóch jest takich najgorszych, tak? Bo okazuje się, że za chwilę, kiedy dowiaduje się 10 pozostałych, to zaczynają Jezusowi i zaczynają im wyrzucać. Oburzyli się na tych dwóch braci. Przecież po ludzku rzecz biorąc, to nie jest wspólnota, która buduje się na miłości, ale to jest po ludzku banda. To jest banda, która próbuje po swojemu, która próbuje Jezusa przeciągnąć na swoją stronę. Do tego wykorzystują jeszcze mamusię, nie? Trzymają się maminej sukienki. Ale idźmy dalej. Popatrzcie, bo najpiękniejsze w tej Ewangelii jest i zawsze w Ewangelii najpiękniejszy jest Jezus i Jego Słowo. Co robi Jezus? Chcemy czynić te rekolekcje w duchu Lectio Divina, to trzeba nam wejść w klimat tej Ewangelii. Trzeba nam przyjrzeć się Jezusowi, trzeba nam poczuć Jego dzisiaj bicie serca. Trzeba popatrzeć, jak On patrzy na apostołów. Trzeba poddać się Jego wzrokowi. Jak patrzy Jezus? Zadziwiające jest to, bo ja kiedy miałbym takich apostołów, to pewnie wyciągnąłbym strzelbę, jakiś kałaszników, nie? I po kolei porozstrzelam, nie? Natomiast Pan Jezus robi jedną przecudną rzecz. Popatrzcie, Jezus przywołał ich do siebie. Jezus przywołał ich do siebie. Jest słowo przecudnej urody. Popatrzcie, jaką cierpliwość ma Pan Jezus do nich. To jest jedna rzecz. A drugie, że Jezus ich ciągle przywołuje do siebie. Znaczy chce mieć z nimi relacje. I zaczyna im objaśniać. I mówi, nie tak będzie między wami. Więc zapytajmy się na to, jak będzie między nimi. Żeby było jasne. Pan Jezus mówi tak. Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swoją władzę. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. Tu pada pierwsze słowo, słowo sługa, diakonos. Ktoś, kto obsługuje stoły. Ktoś, kto, i uwaga właśnie, ktoś, kto czyni to, dlatego że chce to czynić. Diakon to jest taka posługa, że nie jest przymuszony. Że robi to chętnie, że obsługuje stoły, taka jest jego posługa. Ale Pan Jezus idzie jeszcze dalej i mówi tak. Ale kto by chciał być, uwaga, pierwszy między wami i się światło takie czerwone pali Jakubowi i Janowi, nie? A przecież oni chcieli być prime ministry, nie? Jeden chciał być ministrem od spraw zagranicznych, drugi chciał być przecież jakimś, nie wiem, wiceprezydentem. Zdziwiające jest ich myślenie. Zobaczcie, bo oni idą z Jezusem do Jerozolimy. Jak zobaczymy w 20 rozdziale Ewangelii świętego Mateusza, to w zasadzie od Jerozolimy dzieli ich zaledwie jeden dzień. Bo Pan Jezus wejdzie jeszcze do Jerycha, a potem do Jerozolimy. I zaraz przed tą Ewangelią jest moment, kiedy Pan Jezus mówi im, uwaga, przed tą Ewangelią jest trzecia zapowiedź męki. I mówi o tym, że Syn Człowieczy będzie odrzucony, że będzie cierpiał przez starszych, że będzie zabity i że zmartwychwstanie. A oni w swoim myśleniu, tak bardzo zamknięci, myślą, że Pan Jezus będzie królem. Jeden chce być tym ministrem, a drugi chce być jakimś wiceprezydentem. A Pan Jezus mówi tak, jeśli ktoś chce być pierwszym między wami, niech stanie się niewolnikiem. Niech stanie się niewolnikiem.
I to jest słowo klucz, kochane siostry, bo niewolnik to jest ktoś, kto nie ma żadnej zapłaty. Kto nie oczekuje w żadnej zapłaty za to, co robi. Bo Jezus dalej mówi tak. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Tutaj słowo okup jest bardzo rzadkim słowem, które występuje w Biblii. To jest okup, który był równoważny wartości niewolnika. Czyli Jezus mówi tak. Jeśli chcecie być pierwszymi, to patrzcie na mnie. Ja jestem pierwszy niewolnikiem. Jezusa sprzedadzą za 30 srebrników. Jezus umrze na śmierci jako niewolnik. W pięknych słowach Pan Jezus odwraca zupełnie ich myślenie. Kochane siostry, Pan Jezus mówi tak. Nie do mnie należy dać miejsce po prawej i po lewej stronie. Wracamy do pytania z dnia wczorajszego. To jest pytanie również, które Pan Jezus dzisiaj daje matce synów Zebedeusza. Czego pragniesz? Popatrzcie, ona przychodzi w geście najpiękniejszym, klęka przed Bogiem, adoracja. I prosi o rzeczy pomylone. Bo takie rozeznanie mieli jej syneczkowie. Prosi o te rzeczy, żeby byli po prawej, po lewej stronie. A Pan Jezus mówi tak, nie do mnie należy, ale do Ojca. I my wiemy, kochane siostry, kto będzie po prawej i po lewej stronie, kiedy Pan Jezus zasiądzie na tronie krzyża. I matka synu Zebedeusza będzie miała łaskę, bo ona będzie tą, która rzeczywiście stanie pod krzyżem i będzie miała tę łaskę zrozumienia, o co prosiła dla swoich synów. Oczywiście Pan Bóg jest wierny i żeby każdy z nas może mieć miejsce po prawej czy po lewej stronie, ale to nie jest tak, kochane siostry, że my siłą własnych mięśni, że my jakoś zapracujemy, że to może być nam dane tylko jako dar. Nasze męczeństwo, nasze życie, nasz apostolat, nasza misja, nasze umieranie może być nam dane jako dar od naszego Ojca. W przeciwnym razie będziemy się nieustannie z Jezusem miłać. Dzisiaj chcemy modlić się rzeczywiście za przyczyną świętego Jakuba, bo Bóg jest wierny. I Bóg z tego wątłego fundamentu, z tego fundamentu, który trzymał się maminej sukienki, sprawił, że to On, jako pierwszy, za prześladowania Heroda Agrypy, oddał swoje życie męczeńską śmiercią. Pan słucha naszych próśb i wołania. I chcemy dzisiaj z odwagą, wpatrując się w to słowo, w tę Ewangelię, prosić także za przyczyną świętego Jakuba Apostoła o wielkie rzeczy, które Pan, wierzymy w to bardzo mocno, jest w stanie dokonać w naszym życiu. Amen.